Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na film, którego w zasadzie nie planowałam, ale namówiliście mnie. Powstaję na waszą prośbę, bo chcecie zajrzeć tutaj do mojej toaletki. Wiele jest pytań, jak wygląda teraz moja stacja dowodzenia, tak to nazwijmy, po przeprowadzce. Takiego filmu nie planowałam, bo zaraz czeka mnie kolejna przeprowadzka. Zaraz, to pojęcie względne. Mam nadzieję, że w tym roku, no ale zobaczymy, co tam życie przyniesie. No ale te meble, które tutaj głównie mam i ta organizacja będzie wyglądać podobnie, będzie szła ze mną. Ta organizacja, którą tutaj mam, wygląda też podobnie do tej, którą miałam w Irlandii, bo ja po prostu uwielbiam ten zestaw. Bardzo, bardzo go lubię. No pokażę wam, co mam, jak się organizuję. Tutaj tę część makijażową, kosmetyczno-pielęgnacyjno-paznokciową. Może na inny raz sobie zostawimy, ale głównie tutaj ten kącik makijażowy, kącik. No to jest spory kącik, ale tak jednak nadal. Powiem wam, co jest czym i skąd, bo o to bardzo często pytacie, więc szybciutko przez to przejdziemy. No i pootwieramy sobie tutaj te tajemnicze szufladki i na szybko zobaczymy, co tutaj jest. Także mam nadzieję, że będzie wam się podobało. Co jeszcze muszę podkreślić i co zawsze podkreślam przy tego typu filmikach, to jest kolekcja, owszem, użytkowa, ale kolekcja lekko powiększona i rozrośnięta ze względu na to, że zajmuję się YouTube'em. Pewnie gdybym się nim nie zajmowała, to wystarczyłaby mi tylko taka jedna toaletka albo taka jedna szuflada, ale no tak to jakoś wygląda, że kupuję dużo kosmetyków. Raz, do testów, dwa, sporo kosmetyków dostaję, i to tak rośnie. Dużo rzeczy może się przydać do tego filmiku, dużo rzeczy może się przydać do tego filmiku. Staram się w tej kosmetyczce, tak, dużej kosmetyczce, mieć tylko te rzeczy, które lubię, których używam i które są mi potrzebne. Mam też miejsce na Bublé, ale dużo kosmetyków rozdaję, idzie w świat, obdarowuję znajomych, rodzinę, moja mama jest przeszczęśliwa, także nie trzymam raczej tu rzeczy, po które nie sięgam. Wiadomo, po niektóre sięgam częściej, po niektóre rzadziej, ale wszystkie znam i od czasu do czasu dotykam. Także ja rozumiem wszystkie komentarze, które pewnie się pojawią: a po co ci tyle? A ten konsumpcjonizm? A wszystko pójdzie w kosz? No to jest mi jednak potrzebne. No i właśnie, określajmy te nasze kolekcje kosmetyków, też tutaj warto powiedzieć, w zależności od potrzeb. Jeżeli używamy jednego bronzera, jednego tuszu, jednego podkładu, to nie starajmy się na siłę mieć ich 10. Jeżeli potrzebujemy kilku kolorów różu, to miejmy kilka kolorów. Jeżeli kilka palet, to tak właśnie róbmy. Patrzmy pod siebie, nie patrzmy to, że ktoś ma więcej, ktoś ma mniej. Nie porównujmy się, po prostu to ma być indywidualne. Ja, no może aż tylu nie potrzebuję, ale większości z nich potrzebuję. Ale już bez gadania, zapraszam. Pierwszy element tej układanki to biurko Mike z Ikei, które miałam wcześniej w Irlandii. Jestem z niego bardzo zadowolona, bo ona ma dwie duże, potężne szuflady. No i dość długi blat, bo on ma chyba 1,42 m. Więc jest sporo miejsca do pracy. I ono jest oklejone okleiną, którą ja kupiłam na Allegro, ale z powodzeniem dostaniecie ją w Leroy Merlin czy w Castoramie. Widziałam, nie ma problemu, nie kosztuje dużo. Zakładać najlepiej ją we dwie osoby. Jak ją ściągać? Nie mam pojęcia, nie próbowałam. No i zaraz obok biurka stoją dwie szafki i to są Alexy z IKEA. Alexy występują w bardzo różnych konfiguracjach, są troszeczkę szersze na kółkach albo właśnie takie, różne kolory, one kosztują chyba około 250 zł, ale jak piszecie Alex na stronie IKEA, to wszystkiego się dowiecie. No i mają sporo szuflad o fajnej głębokości, także te kosmetyki można przechowywać. No i jeszcze tu mam kilka rzeczy, ale to wam zaraz o tym opowiem, a wróćmy do biurka. W ten sposób wygląda pierwsza szuflada w biurku i ona należy do róży, rozświetlaczy, konturowania mokrego, no i rozświetlacz i paletek. Róże staram się mieć podzielone bardziej kolorystycznie, więc w tej przegródce znajdują się róże o takich chłodniejszych kolorach, takie bardziej wiśniowe, różowe, a w tej przegródce są takie bardziej brzoskwiniowe róże. No i staram się, żeby tu w miarę w tej kwestii był porządek. A tutaj w ostatniej przegródce mam rozświetlacze w sztyfcie, takie mokre. Troszeczkę rzadziej używam tych produktów, ale jednak czasem po nie sięgam, więc są, ale tak troszeczkę z tyłu. Natomiast tutaj mam mokre konturowanie, czyli kredki, kredeczki i z Rimmela, i z NYXa, i z Maybelline. Też niezbyt często sięgam po mokre konturowanie, ale teraz w lecie coraz częściej, no bo to jednak fajnie się spisuje, bo jest trwałe. No i moja miłość, czyli rozświetlacze. Troszeczkę tutaj tego jest i nie jestem w stanie wybrać, który lubię najbardziej.
No i tutaj mam kilka palet, głównie z rozświetlaczami. Ta jest cała z rozświetlaczami, ta również. I ta jest akurat mieszana. No i tutaj te kolorowe rozświetlacze z Kat Von D. No i co kryję w sobie kolejna szuflada? To produkty do konturowania. Tutaj takie pojedyncze. Tutaj mam palety do konturowania, czyli takie produkty, które zawierają i róż, i rozświetlacz, i bronzer. Mam tu też taki duży bronzer z Essence, który bardzo lubię. Niestety nie mieści się tutaj. No i mam tutaj też produkty do brwi. Podzielone mam to mniej więcej tak, że tu są kredki, czyli rzeczy, z których najczęściej korzystam, i pęceta. Tam dalej mam cienie do brwi, do których nie zaglądam tak często, z tego względu, że ja głównie nie mam brwi, więc muszę się podpierać czymś bardziej trwałym, no ale czasem sięgnę po cień. No i tutaj mam produkty też do brwi. A tutaj kryją się już różne przeróżniaste, czyli pomady i głównie maskary do brwi, ale też takie bardziej trwałe produkty, którymi brwi można wyrysować, więc mniej więcej jest to podzielone. No i jeszcze tu mam troszeczkę miejsca. Tu oczywiście mam chusteczki do demakijażu, to są chusteczki z Biedronki, których ja używam, jak nakładam cienie palcem, czy jak chcę obczyścić z jakichś słoczy, albo z podkładu palce, ręce, to żeby nie iść do łazienki, mam zawsze chusteczki pod ręką. No i oczywiście mam tutaj też produkty do konturowania, całe palety do konturowania, czyli paleta z NYXa, moja ulubiona paleta z Kat Von D i paleta z Urban Decay. Ona oczywiście ma też sobie rozświetlacze, mokre produkty i tak dalej, ale głównie służy do konturowania, dlatego tu jest jej miejsce. No to teraz rzecz, o którą pytacie najczęściej, czyli pojemnik na pomadki. Mój jest z Seabaya, kosztował około 30-20 euro. No i sprawdza się u mnie świetnie już od kilku lat. Natomiast to, co na nim stoi, to troszeczkę wyżej, to pochodzi ze sklepu New Chic. To jest jeden z chińskich sklepów, no i mam to też już długi, dobry czas. No i też sprawdza się świetnie. No i tu mam prawie większość swoich pomadek. Większość, nie wszystkie. Następnie element ozdobny, czyli wazon z Empiku i kwiaty z Sunny Dress. Też bardzo często pytacie o te piwonie. Oczywiście teraz staram się mieć żywe, no ale niestety nie przez cały rok, a piwonie to jedno z moich ulubionych kwiatów. Następnie mam lusterko, które ma już dobre 8 lat, o ile nie więcej. Kupiłam je w Lidlu, no i ono dalej mi służy i dalej się sprawdza. Następnie mam pędzelki do oczu i one przechowywane są w takim pojemniku z TK Maxa. Dorwałam to za 2-3 euro. No i tak te pędzelki sobie tutaj stoją. Często je myję, często po nie sięgam, więc mogą stać na wierzchu. Następnie mam tutaj tacę z IKEA, która służy mi do tego, żeby wykładać sobie kosmetyki, które obecnie testuję, używam, muszę zużyć, muszę sprawdzić i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest taka bieżąca tacka. Nie chowam, tylko mi przypomina: Aśka, sprawdź to, wyzeruj to, wykończ to, oceń to i tak dalej. W tej szufladzie panuje chyba największy bałagan, takie mam wrażenie. Mam tutaj pielęgnację, czyli coś, co mieć powinnam pod ręką. No i właśnie tak mam, bo w tej górnej, najwyższej szufladzie. Tutaj też jest pielęgnacja, głównie krople do oczu, produkty do ust. A następnie bazy, wszystkie moje bazy. No i takie fiksery i spraye. Możecie zobaczyć Golden Rose, Urban Decay, Smashbox i Catrice. Także pielęgnacyjno-bazowa. To jest to, od czego zaczynam makijaż. W następnej szufladzie jakoś tak wyszło. Dziwnie, troszeczkę nielogicznie, ale tak jest. Czyli korektory, sporo ich. Planuję zrobić porządek w korektorach, ale może zrobię go z Wami. Przy okazji opowiem Wam o najlepszych korektorach i części się pozbędę, bo czuję, że mam tutaj tych korektorów za dużo, ale ja uwielbiam. No i tusze do rzęs i zalotka. Tuszy do rzęs też mam za dużo. Tak, no ale tak jakoś też wyszło. Ale w korektorach dajcie znać, czy chcecie poglądać mój porządek. Następnie jest szuflada z pudrami i podkładami. Czyli coś, co w sumie jest blisko siebie, tak? Puder i podkład idą razem, niemalże. No i co tutaj jest? Tu jest wszystko. Rimmel, Skin 79, Bourjois, Paezo, oczywiście mój ulubiony Smashbox, moja ulubiona Double Wear, Clinique, które uwielbiam, Maybelline, Essence. Sporo tego, sporo. Jeżeli chcecie się czemuś oczywiście przyjrzeć bliżej, to dajcie znać. No i pudry. Chciałabym, żeby były podzielone na prasowane i sypkie. No to się nie bardzo da. O, tu jest jakiś taki względny porządek nawet. Czyli palety cieni, bo one po prostu ładnie stoją poukładane. No i Essence, dużo NYXa, Maxi, Urban Decay, znowu NYX. Jakaś składanka, troszeczkę palet od Hani i znowu tam jest sporo Urban Decay. Jeszcze ta z Vibo, co ona tu dalej robi? Nie powinno jej tu być. I oczywiście Too Faced, Revolution i jeszcze jakieś inne. No i tutaj mam kilka też pojedynczych cieni. Nie jestem fanką pojedynczych cieni, no ale dla tych pigmentów
to warto mieć taką przegródkę. Także zostawiłam te pojedyncze ulubione. No i ostatnia szuflada jest dość prosta, bo mamy tutaj tylko sztuczne rzęsy i akcesoria do bycia pędzli, bo nie miałam gdzie ich już dać. Ale to jest w miarę przestrzennie i przejrzyście, więc może tak być, chyba. No a przechodząc do szafki numer 2. Pędzlowe, gąbkowe, brudne szaleństwo. Ale pędzle do twarzy trzymam już od jakiegoś czasu w szufladzie, dlatego że one się zdecydowanie mniej kurzą, a jednak dotykają twarzy, więc to ważne, żeby się nie kurzyły. Następnie szuflada zwana różności do oczu. Począwszy od cielistych kredek i eyelinerów, czyli to po co sięgam najczęściej, po kolorowe eyelinery, jakieś metaliczne, brokatowe, po kolorowe kredki, kredeczki, coś czego potrzebuję od czasu do czasu. No i oczywiście tutaj cienie w kremie i bazy Ignix Glitter Primer, no i jeszcze jakieś sypkie pigmenty. No a tu mam głównie brokaty, albo tylko brokaty z NYXa właśnie, no i jakieś takie cienie w kremie. Na tą szufladę powinniśmy spuścić kurtynę milczenia i w ogóle nie powinnam Wam jej pokazywać, bo są zapasowe tusze do rzęs. Także no question, nigdy nie otwierane, chyba powinnam się połowy pozbyć i tak właśnie chyba zrobię. No i jakieś zapasy, tam jest korektor z Catrice, korektor ze Smashboxa, jakieś troszeczkę za ciemne podkłady, które liczę, że będą dobre. No i jeszcze w zapasie mam tutaj podkład ze Smashboxa, tam z tyłu jeszcze wiem, że jest puder z Paese. No i tutaj trzymam sobie też rzeczy do tak zwanych makijaż bublami. Nie zdradzę. Natomiast dwie ostatnie szuflady, które nam tutaj zostały, to są produkty do ust, do tak zwanych testów, no i kolorówka do testowania. Czyli rzeczy, w których jeszcze swoich palców ani pędzla nie miałam i one sobie tak leżą i po kolei będą stąd wychodziły, jak nie będę miała pomysłu na film, albo jak będę chciała nagrać jakiś czat make-up nowościami, to stąd właśnie wyławiam produkty, no i Wam pokazuję. A i jeszcze kwestia krzesła, bo o nie pytacie zawsze, ono też jest z IKEA i to i nazwy to już jest zbyt skomplikowane, nie pamiętam, napiszę Wam na dole. I to jest też moje drugie krzesło, jak się na nim za długo siedzi, to niestety nie jest zbyt wygodne, ale do kilku godzin jest ok, tylko ja potrafię siedzieć kilkanaście. No to tak na tę chwilę się prezentuję, trochę tego jest. Ale zajrzeliśmy do środka, zajrzeliśmy do wszystkich szufladek. Mam nadzieję, że sprostałam oczekiwaniom Waszym i odpowiedziałam na wszystko, co Was zainteresowało. Jeśli nie, to oczywiście zostawiajcie komentarze pod filmem, pytajcie. No a taka pewnie aktualizacja kolejna pojawi się gdzieś tam przy kolejnej przeprowadzce, które trzymajcie kciuki, żeby odbyła się jak najszybciej, ale jeszcze długa droga. No tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało, dajcie znać, a ja pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.